Dzień dobry, to jest This is the Police 2, grudzień 5, zobaczę co się podzieje. A, nie mam żadnego filmiku. Klimdzie nie przyjdzie do pracy, Razer nie przyjdzie, Dolce nie przyjdzie. Kurosawa mam nadzieję, że jednak przyjdzie. Jeżeli chodzi o sprawy. A, tą sprawę. Mhm. Trzeba byłoby ją dziabnąć. Dzień ataku. Ups, zobaczymy. Pora zacząć zarabiać. No ja wszystko mam, co potrzebuję. Krwawa siekiera. 542 do kościoła weszła prostytutka w skandalicznie skąpym odzieniu. Próbuje uwodzić wiernych. Fletcher po pijaku zajmiesz się tym? To nie, bo trzeba by Fletchera wysłać gdzieś. Dwie starszki pokłócił się miejsce w kolejce, następnie wdały się w szarpaninę, jedna z nich krzyknęła od drugiej, paniusiu, zamknij buźkę. O Jezu. O, fuck, kasem pieprzem po mordzie dała drugiej babce. Jesus. Dolce jest ranny, no okej. Okay. Martwy dom. Ktoś włamał się przez okno do kostnicy i ukradł agregat prądotwórczy. Okej, okay, Jacob miał wypadek. Nie, dawaj, dawaj. Po prostu lubił nosić mini spódniczki. Bezwładniej staruszka. Odkradnij się do staruszki. Rzeczywiście cuchnie jej z ust. Nice. Czekał 6 dni. A, Fletcher wrócił, nie? Terapia alkoholowa, tak. Ty wozisz, ty leczysz się. Leczonko. Klub nocny Boberek, Jarosław Boberek. Energiczny obszarpaniec wpada do klubu, ściąga tancerkę ze sceny, sadza ją na sobie na kolanach i zaczyna obmacniać. Kiedy zbliża się do niego, ochrona grozi, że podnie dziewczynie twarz. Taser.
Okej, jeszcze po jednym brakuje. Zastrzel. Cmentarz miejski. W pobliżu otwartego grobu stoi podejrzany duży worek. Zdaniem naocznego świadka się tu ktoś mógł ukryć pocisk balistyczny. Zobaczymy. Oczko. Dwóch mężczyzn przywiązuje nogi najstarszej córki Billa Becklera do traktora i zaczyna ciągnąć dziewczynę przez pola. Że jak? Że po co? Śledztwo. Aha. Dobrze. Kto umie strzelać? Strzel opony. Woda? Czy ta akcja się uda, czy nie. Widać, jej nie muszę chyba samemu przenosić, znaczy ten, samemu ją robić, co? Czy jednak. Widzi dalej. I dalej. Okej. Okay. Nie wiem, czy będą jakieś pułapki, ale się w sumie przydało coś mieć. Jednego pułapkowicza. Drugiego. Szczęście, jedną czujność, zawsze dla pewności. Jeden celny atak. No dobra. A. To jest ta osoba, co może otworzyć, tak? Tak, Flower Pots. Była ta bramka, tak? Jest. Wait, tak, by the way. Nimi też mogę się ruszyć? Oh, fuck.
Ale gamoń. Beka. Otwórz drzwi. No. O, fucking. Kurde. No tu na razie powstrzymam się. Roger. Czy ty jesteś tym, co ma... Przesłuchanie? Nie. Kaput him. Jak ich tu ugryźć? Nie wiem. Bo super akcja. Lower boots. Nie, no dalej nie wiem, jak ich zastrzelić tutaj.
Ten się nie ruszył w ogóle, nie? Czy oni mają jakieś ten? Jakąś czujność? Nie. Nikt z was. Ty? Też nie, bo nie mogłem kliknąć. Ulubok ma czujność, dobra. Zagadnijmy, chcę zobaczyć, czy w tym pokoju coś jest. Tutaj jeden jest. A, bo tu nie ma przejścia, ale no dobrze, to nie ma znaczenia dużego. Okej, ty wychodzisz paczuszką. Ja bym najpierw was tutaj zesłał. Ale z drugiej strony to trzeba załatwić, nie? Na pewno jeden by nam się przydał, żeby sprawdził, czy przez okno. Czy on cały czas stoi odwrócony do drzwi? No właśnie.
Masz to z tym przesłuchaniem? Nie, oczywiście, że nie. Chcę im pomóc. Jakoś trzeba by to od razu załatwić, nie? Za dużo ich tam jest. Dokąd trzeba zanieść? W sumie nie wiem. To i na ręcach mamy skończyć z tym? Może? Czyścimy ich. Chyba trzeba, co? Okej, ty tego. Ty możesz tego też, nie? Dobra, czyli ty tego. Czap. Do kurwy! Naprawdę! Serio!
Okej, spróbuję tego z tego wyjść. Ty dziabnij tego. Teraz masz dwie opcje. Tego. O! Udało się. A ty? Dlaczego ty nie możesz nic zrobić? Czy zdało? Okay. Okej, ale nie umarł całkowicie? Umarł całkowicie. Musimy żyć z tymi konsekwencjami, no bo niestety tam poszedł przypał w międzyczasie. No, Kurosawa, niedobrze. No szkoda mi trochę. Jezu, te dwa punkty dostała od razu. Szybkość. Krycie się. Strzelanie. Siła. Siła. Krycie się. Dobra, szybko, szybko. Dla PR-u to robię. Mogę to jeszcze wygrać. No teraz potrzebuję wygrać, bo inaczej przegram. Okej. Ta gra, ta ostatnia rundka oznacza, kto wygrał. Grałem. Goty. Trzynaście, tak? I następny dzień. Co znaczy ten dom, że co, w domu w spokojnej starości on jest, czy co? Czy nie przyjdzie, okej. Okay. Radiant też nie przyjdzie, też nie przyjdzie.
Pracuję już któryś dzień z rzędu i do tej pory nie miałem czasu wziąć prysznica. Okej. Okay. Co oni mają? Dobówki robią, czy jak? Tam śledztwa. Okej. Okay. I jeszcze musisz zapłacić. Właśnie źle, znajdzie pan. Znajdzie się u pana 500? No. Okej, okay, magazyn. Bystrych. Wyspy. Bystry. A tych dwóch, dobrze. 514 in progress. Kierownik fabryki wyjrzał przez okno i zobaczył, że ktoś próbuje ukraść jego stary samochód. Wróżona kobieta skrzyknęła krewnych i sąsiadów, po czym przybyła do gabinetu incydentycznego Rysiego Patela z liną, grożąc, że zlinczuje kudłatego Indiańca. W obronie stomatologa stanął miejscowy ksiądz wraz z kilkorgiem parafian. Do tego trzeba było stempera wziąć, kurde. Było dziecinne, proste. Fasola, magnetowid. A co mogę nie kupić? Kasetę, ropę, kawa, czekolada, papryka. Muskulny mężczyzna rzucił dentyście ślinę na szyję i wściekły tłum wdał się w bójkę parafiana. Myszela kobieta wrzeszczy powieści czerwoną bydlaka, nie chciała dać do znieczulenia, choć mi cały co... O Jezu. Uderz mężczyznę pałką. Użyj gazu. No i dobrze. Strzelanie. Wyjrzany po owej kurtce podniósł z ziemi cegły, najwyraźniej zamierza stłuc okno samochodu. Nakazuje, żeby rzucić cegłę i się poddać. Silny policjant. Krycie się. Klimzy. Siła, strzelanie. Szybkość.
Młyn. Kilka dzieci podczas wycieczki do lasu zauważa dziewczynę przywiązaną do skrzydła wiatraka w opuszczonym młynie, a także staruszka piszącego coś o złych duchach. Może jakieś takie wysokopoziomowe misje się pojawiły same, nie? No, kolejne. Jak ty. Rodził się pan niedawno, mógłby pan zatem nie słyszeć swojej legendy o bogactwa ukrytych w lesie. Chcę iść szukać. Starszy mężczyzna z karabinem zawieszonym na ramieniu przywiązaną dziewczynę do jednego ze skrzydeł wiatraka. Zakradnie się do środka budynku. Policja zakradnie się niezauważenie do budynku. Mężczyzna z karabinem na ramieniu krząca się szwał po pomieszczeniu, jakby czegoś szukał. Wezwładnij go. 535, complete. Serio? Weźcie jeszcze raz dajcie. Ech. Tak dobrze żarło, no. Tak dobrze, no. Łabo. O, ale teraz więcej ludzi przyjdzie do pracy. Nice. Pierwsza. Petrini przyszło, wow. Bystrych, nie? Bezier. Wire. 514 in progress. Jego samochód. Nakaż się poddać. W sumie krycie jedno. Co tutaj jest? Zburzona z krwią krewnych sąsiadów, po czym przypada do mnie ten... Okej. Tu chyba snajper się przyda, co?
ze szpałką. Użyj gazu pieprzowego, dobra. Jezu, no wszystko, nie? Ultimate. Inteligencja może wyższa by się przydała. Młody chłopak zgłasza się, że jakaś garbata pani hoduje w szklarni marihuanę. Ogrzeb. Żegnali go pijany grabarz. Nic. Okay. Niebieski sedan wjeżdża ze stacji, kiedy 18-kołowa ciężarówka wbija się w niego z dużą prędkością. Muzyka. O, tu. No szkoda. Wszystko na was na parku obsługuje kilku mężczyzn naraz. Zakradnij się do szklarni. Wyznanie zakradnij się do szklarni. W środku jest pełno osadzonych marihuany. Przejdę starsza kupieta. Postrzeli się poddać. No właśnie. A tu co? Krótka na ławce. Niezdolny pracownik postanowił wyrównać sobie pensję, kradnąc karawan. Ty ją muszę wysłać, nie? A, nie mogę jej wysłać. O, może teraz? Idealnie. Wszystko w tym? Tak, z tej strony wszystko. Czy druga? Silniejszego. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie. Czar w powietrze. Przerażenie, skupimy coś tam, coś tam. Przestuga nie jest zadowolona z tego, że prezydent wystraszył jej klientów i wyjmuje sterowki granat. Strzel do niej z tasera. Rozkaż się jej poddać. Dobrze. Strzelanie? Szybkość? Zajdź mu drogę. Okej. Okay. Szybkość.
20 tysięcy on bierze, ja pierdzielę. O, złoto. Wait. Ktoś z nich potrzebował złota, nie? Temu chłopakowi? A komuś innym niż on? Chyba? Nie wiem. Jezu, ile zmęczony osób, masakra. Mech. Na następny dzień. Ten. Teraz jak jest zaufana, to ona przychodzi zawsze, kiedy ja potrzebuję. Ciekawe. Może się przydać mimo wszystko. Mr. Boyd, finally, I was starting to wonder if you were gonna spend the night. Shut your mouth. Mr. Boyd, listen, I understand you don't talk much. I get it. After all, you would never have... Well, you wouldn't have been able to do what you've done if you were a chatterbox. Yeah? But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a masterclass in corruption. No, nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting. The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today. No, tomorrow or the day after. Or the day after tomorrow. Just whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick that job? I mean, what did you want with that picture? I mean, that one in particular. It's a pretty specific choice, you know? It's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. I mean, they all take bribes, just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers, not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. And you can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar. Because Caesar, that's not about the scale, but the style. Style is everything, right? O co z tym gościem chodzi? Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger? Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely. Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere is warmer than here. How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't
I don't know, maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than, well, smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Nilfheim. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public, even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Nobody'll even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair? Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss. Not the only thing, and not the main thing. I understand. Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick, bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Was it a courier? Sherman told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, it won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could... well... And I thought you were a smuggler, not a butcher. I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons? Heroin? People? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. And this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere. Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children. Because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that... oh, there's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. Still alive, Mr. Boyd. Oh, wow. How did you know who I was?
Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well, not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. He picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake! Dla własnego bezpieczeństwa. He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. Ktoś ma przerąbane przez to, że nas znalazł. Dobrze, ale to będzie wszystko na dzisiaj. Znaczy, dziękuję, cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.